Zbiórka pieniędzy trwa od 2000 roku. Każdy dorzuca zawsze swój grosz i dzięki temu zdobyliśmy właśnie taki wynik, który pozwalał nam na zajęcie drugiego miejsca w Polsce. Bardzo się cieszymy, bo pomaganie sprawia nam przyjemność. Jak na przykład coś, jakąś resztę nam wyda w sklepie jakaś pani, kasjerka na przykład, to od razu można wrzucić do tego, przyjść tylko do szkoły, wystarczą 2 grosze, 1 grosz. Co roku mamy coraz większą sumę, coraz większą górę grosza, także bardzo się z tego cieszymy i zresztą dzieci też bardzo się cieszą z tego i są przeszczęśliwe zawsze i czekają, już same przygotowują w klasach swoich pudełka czy słoiki na właśnie na te pieniążki. Te pieniądze, które są zbierane tutaj przez dzieciaki w całej Polsce, przeznaczone są na rodzinną opiekę zastępczą, czyli rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i domy dla dzieci. Być może na dowóz dzieci do lekarza, być może na wyposażenie pokoi, a być może na terapię dla dzieciaków, które mają trochę trudno. Jeśli chodzi o domy dla dzieci, to bardzo często są to wymarzone wakacje. To są najczęściej takie działania, na które codziennych pieniędzy brakuje.